Witamy panowie na naszym kanale. Tym razem będziemy zajmować się pozycją bakraula. A tymczasem zobaczcie, jak pływają krały na siwiołkowie w wieku od 6 do 9 lat. Najważniejsza w pozycji do kraula jest równowaga. Aby ją uzyskać, odbijamy się od ściany tak, aby nadgarstki oraz pięty były w tej samej odległości od powierzchni wody, a sylwetka wyprostowana i głowa ułożona w tej samej pozycji, co w pozycji stojąc. Następnym etapem jest dołożenie pracy nóg. Ciało układamy swobodnie na wodzie, ręce luźno wzdłuż tułowia. Wzrok kierujemy w stronę dna, a nogi rozciągają się podczas pracy w kierunku ściany, od której się oddalamy. Teraz pokażemy wam kilka najczęściej występujących błędów. Częstym błędem są nisko prowadzone nogi, co jest efektem załamania w biodrach. Widać tutaj, że zawodnik koncentruje się na pozycji głowy i tułowia, jednak nogi nie są przez niego kontrolowane. Na zdjęciu widać, że akcja stopy kończy się zbyt głęboko. W tej pozycji widać, że sylwetka jest wyprostowana, jednak zawodnik, usztywniając barki, koncentruje się na głowie, a reszty ciała nie kontroluje, przez co nie wykorzystuje napędu. Dalej możecie sobie zobaczyć różnego rodzaju sylwetki pod wodą i sami spróbować ocenić błędy. Ostatnim etapem w nauczaniu pozycji jest wysunięcie rąk do przodu. Głębokość ustawienia dłoni nie jest z góry ustalona, a raczej dopasowana do możliwości danego zawodnika, to znaczy rozciągnięcia. Bardzo istotne jest to, aby dłonie były trzymane luźno, co niezbędne jest przy dobrym czuciu wody. Najczęstszym błędem w utrzymywaniu dłoni jest kierowanie palców ku powierzchni. Jednak u 7-letniej zawodniczki jest to wybaczalne, zwłaszcza, że od góry wygląda to nie najgorzej. Tutaj z kolei z góry wygląda to nie najgorzej, jednak kiedy spojrzymy pod wodą, widać, że zawodniczka zbytnio podnosi ramiona, dzięki czemu reszta tułowia opada i tworzymy zbędne opory oraz nie uzyskujemy odpowiedniego napędu. Na koniec kilka pozycji wykonanych dzieci w wieku od 6 do 8 lat, trenujących u nas nie dłużej niż pół roku. A ten pan po prostu pomylił ćwiczenia.